Cześć! Profilaktyka w obecnych czasach ma coraz większe znaczenie. Gdybyśmy tylko wiedzieli, jakie działania zastosować, by uchronić się od chorób, to może byśmy te zalecenia stosowali. Dużo wiemy o profilaktyce zdrowotnej. Informacje te uzupełniamy o treści odnośnie leczenia. Zatem zapraszam na słów kilka w temacie dna moczanowa a leczenie. Na początek należałoby wspomnieć słów kilka o leczeniu dny. Lekami pierwszego rzutu są oczywiście niesteroidowe leki przeciwzapalne, tak zwane NLPZ. Przede wszystkim dlatego, że działają szybko i skutecznie, co najważniejsze, eliminują całkowicie ból i objawy w atakach ostrej dny. Kolchicyna to kolejna opcja leczenia ostrej dny moczanowej. Generyczna kolchicyna jest stosowana od dawna, jednakże nie została ona poddana formalnej ocenie przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków, czyli tą agencję FDA. Warto w tym miejscu wyjaśnić słowo generyczna. Generyk, czyli zamiennik, lek odtwórczy, odpowiednik leku oryginalnego o takiej samej substancji czynnej i identycznym działaniu. W 2009 roku została zatwierdzona przez tą samą organizację markowa kolchicyna o nazwie Colcris. Jednakże lek ten jest drogi, a generyczna kolchicyna nie jest już dostępna. Ponadto kolchicyna nie ma właściwości przeciwbólowych, może być mniej skuteczna w leczeniu ostrych napadów dny. Kolchicynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Kortykosteroidy są odpowiednią alternatywą dla pacjentów, którzy nie tolerują NLPZ-ów lub kolchicyny. Stosuje się je krótkoterminowo. Odgrywają istotną rolę w stanach samoograniczających się, tak jak leczenie pojedynczego stawu poprzez dostawowe wstrzyknięcia kortykosteroidów. Ale prewencja dny moczanowej obejmuje również zalecenia dietetyczne, nie tylko opcje farmakologiczne. Z uwagi na fakt, że wiadomości obejmujące całą farmakokinetykę leków stosowanych w podagrze są, mówiąc oględnie, trudne i mało przyswajalne, to chciałabym przedstawić wyniki najnowszych badań dotyczących powiązań dietetycznych, świeżutkie, opublikowane w 2019 roku i prosto z Chin. Badanie skupiało się na jednym ważnym aspekcie. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy wiśnie skutecznie potrafią obniżyć poziom kwasu moczowego w przebiegu dny moczanowej. Specjalnie dla szczególnie zainteresowanych warto przywołać tutaj uzyskane rezultaty i wnioski płynące z obszernych metaanaliz. Pacjenci z artrytyzmem, regularnie spożywający ekstrakt sok wiśniowy, zgłaszali mniej nawrotów dny moczanowej niż pacjenci, którzy nie uzupełniali swojej diety produktami wiśniowymi. Tym sposobem potwierdzono zmniejszenie częstości występowania i ciężkości dny moczanowej po spożyciu wiśni. Jak działają? No to już będzie mniej fascynująca część. Przede wszystkim wiśnie wykazują właściwości przeciwzapalne. Antocyjany z ekstraktu wiśniowego silnie hamują najważniejsze enzymy biorące udział w zapaleniu, np. cyklooksygenazy 1 i 2. Dodatkowo zmniejszają poziomy różnych cytokin prozapalnych, zwłaszcza w dotkniętych stawach. Badania naukowe wykazały również, że wiśnie mogą zmniejszać powstawanie substancji prozapalnych, takich jak białko C-reaktywne. Wiśnie to pożywne owoce. Zawierają wiele związków chemicznych, które są korzystne dla pacjentów z dną moczanową, ale i nie tylko. Z punktu widzenia medycyny alternatywnej, dieta uzupełniona produktami wiśniowymi zalecana jest także u pacjentów z bezsennością, bólami mięśni, z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca i nowotwory. Należy pamiętać, że te cudowne właściwości posiadają nie tylko wiśnie. Różne produkty spożywcze, w tym różne owoce, są uważane za korzystne w obniżaniu poziomu kwasu moczowego. Ponadto, jak już mówiłam, wybory żywnościowe są tańsze i nieobarczone są skutkami ubocznymi. Czasami warto jest rozważyć korzyści płynące z otaczających nas produktów żywnościowych czy dobrodziejstw tego świata, zanim weźmiemy pod uwagę rozwiązania farmakologiczne. Profilaktycznie i od zera, tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia!